poniedziałek przedstawiciele lokalnych mediów spotkali się z wiceministrem infrastruktury i budownictwa Kazimierzem Smolińskim. Wśród poruszonych tematów nie zabrakło kwestii zwiększenia dofinansowania remontu mostu Tczewskiego. Podczas konferencji prasowej wiceminister skupił się przede wszystkim na omówieniu przyjętego przez Radę Ministrów Narodowego Programu Mieszkaniowego. W tym temacie Kazimierz Smoliński wspomniał m.in. o ustawach, które mają zostać przyjęte jeszcze w tym roku. Więcej o realizacji programu mieszkaniowego w powiecie tczewskim będziemy mówić jeszcze w tym tygodniu na antenie telewizji Tetka. Drugim obszarem działalności, przy którym zatrzymał się Smoliński, były plany doprowadzenia do tego, by Poczta Polska stała się narodowym operatorem pocztowym. W niedalekiej przyszłości poczta miałaby zostać również głównym przekaźnikiem elektronicznej administracji. W trakcie spotkania z mediami nie zabrakło też tematu mostu Tczewskiego. Zdaniem wiceministra problem zwiększenia dofinansowania remontu obiektu można rozwiązać na dwa sposoby. Albo uda się wpisać bezpośrednio do budżetu. W tej chwili w projekcie budżetu nie ma tej inwestycji jako takiej, bo ona miała być realizowana z funduszu rezerwowego. Mamy taki fundusz rezerwowy w ministerstwie i tam właśnie na mosty powiatowe są środki, ale maksymalnie można 75% dać. Jeżeli się uda wpisać to do budżetu państwa bezpośrednio, to finansowanie może być większe. Jeżeli nie, no to będziemy starali się rozłożyć to na dłuższy okres po prostu. Tak? No, więc jeżeli samorząd wojewódzki nie wesprze tutaj samorządu powiatowego, no to pewnie jedyną możliwością będzie rozłożenie tego zamiast na rok, to na dwa lata realizację tej inwestycji. W poniedziałek wiceminister poruszył też kwestię modernizacji Tczewskiego Dworca Kolejowego oraz remontu drogi krajowej nr 22 między Czerlinem a Knybawą. Berlinka wciąż czeka na przebudowę ze względu na zmiany, które mają być wprowadzone w projekcie.